Jeśli myślisz, że to ty masz przewalone w tym kraju, bo ceny rosną, zarobki nie rosną i generalnie żyje ci się coraz gorzej, no to są tacy ludzie, którzy mają znacznie gorzej od ciebie. I to są politycy PiS. Bo oni przez to wszystko mogą przegrać nadchodzące wybory. Ty ich nie przegrasz. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ostatni dzień już w takich bardzo wakacyjnych, może nie wakacyjnych, ale zimowych, urlopowych klimatach, więc może ta ostatnia herbatka, o nie, już wypiłem przed nagraniem, sorry, no to się dzisiaj nie napijemy, ale Wy możecie wypić moje zdrowie, a my przechodzimy już do pierwszego tematu. Coraz więcej wskazuje na to, że faktycznie w 2023 nie będzie wyborów, chyba że to już będą drugie po tych wyborach w 2022. No bo jak teraz podaje portal Many.pl, który przeanalizował ostatnie sondaże, zarówno polityczne, jak i to, co się dzieje według ekonomistów w Polsce i jak będzie rozwijać się gospodarczo ten kraj, a inflacja raczej nie ma zamiaru wyhamować, no to notowania PiS-u mogą spadać jeszcze mocniej. Cytując Many.pl, w 2023 roku, kiedy mają odbyć się wybory parlamentarne, Polaków czeka trudny czas. Wzrost PKB może wyhamować do 2-3%, a inflacja wciąż będzie utrzymywać się na nieakceptowalnych poziomach, a to są wnioski z rządowej analizy, z którą zapoznał się już premier. Dowiedział się portal Many.pl, dokument przygotowany przez otoczenie Mateusza Morawieckiego budzi w środowisku szefa rządu pytania, czy nie lepiej zdecydować się na wcześniejsze wybory już w połowie przyszłego roku. I choć takie głosy już chodzą od dobrego pół roku, no to cały czas posłowie i inni politycy z Prawa i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej Prawicy odbijali to wszystko, jakoby to była nieprawda. Nawet sam Jarosław Kaczyński, będąc w RMF FM na jednym ze swoich wywiadów, a tych wywiadów za często nie udziela, bo jest jeden na rok, półtora, no to tam też został zapytany o to, czy szykują się przyspieszone wybory, no to wtedy stwierdził tak dość wymijająco, że on niczego takiego na ten moment nie planuje, ale wcale nie dał stuprocentowej pewności, że jego rząd się do tego nie przygotowuje. A jest coraz więcej powodów, by twierdzić, że faktycznie do tego dojdzie, z tej przyczyny, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwości spadają notowania, że w Polsce realnie żyje się większości osób coraz gorzej i oni muszą teraz pompować z naszych podatków coraz większe socjale, że celowo wprowadzają w Polskim Ładzie zwiększenie podatków, tłumacząc to, że to jest polepszeniem bytu Polaków, a prezes NBP, czy tak, chyba prezes NBP Glapiński mówił o tym, że przecież dzięki temu, że będzie Polski Ład i nowe systemy podatkowe, no to kraj będzie się dużo szybciej rozwijał niż inni, a kto za to zapłaci? No zapłaci zagranica. W jaki sposób? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy wiem, o co mu chodziło, o to, że będziemy bardziej konkurencyjni od nich i to oni będą od nas kupować, a nie my od nich, ale no to jest tak pokrętna logika, że aż szkoda naprawdę słów. Zatem może tego nie słuchajmy. W każdym razie jest źle i widać, że pali im się pod tyłkami już od dłuższego czasu, na co wskazywałoby ostatnie podwyższenie limitów wydatków na kampanie wyborcze. Przez co też dziennik Gazeta Prawna spodziewa się, że mogą być przyspieszone wybory. Do uzgodnień trafiły projekty rozporządzeń dotyczących wyborów, czy PiS szykuje wcześniejszą elekcję do parlamentu. Wydaje się, że nie, choć takiego scenariusza nie można wykluczyć. Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet rozporządzeń zwiększających limity wydatków kampanijnych we wszystkich rodzajach wyborów parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych, choć w tym ostatnim wypadku tylko do rad, bo w wyborach wójtów, burmistrzów czy prezydentów miasta nie ma mechanizmu waloryzacji. Dla wszystkich od razu sobie przygotowali, na pewno dlatego, żeby przyćmić trochę ten fakt, że to jest przygotowanie się do wcześniejszych wyborów, no ale samo zwiększanie limitów akurat teraz, akurat w takim okresie, kiedy my faktycznie nie możemy sobie za bardzo pozwolić na więcej wydatków, ci podnoszą kwoty o 11,6% i o tyle zgodnie z wyliczeniami GUS-u dla Ministerstwa Finansów wzrósł wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzeci kwartał 2021 roku w stosunku do tego samego okresu w 2018, kiedy ostatnio waloryzowano limity. No rozumiecie, nie? Teraz, kiedy faktycznie wybory się nie zbliżają, w 2018 był zupełnie inny przypadek, no to oni nagle zajmują się akurat takim tematem, skoro mogliby zrobić dużo
innych rzeczy. Brakuje pieniędzy w kasie, brakuje na nadchodzące socjale, których chcą wprowadzić jeszcze więcej. Chcą obwarować Polaków podatkami jeszcze większymi, więc nie wiadomo, co Polacy tak naprawdę zrobią, bo może być z tym różnie i wcale niekoniecznie więcej kasy wpłynie do budżetu, bo na pewno znacie tę popularną tezę, że podatki można podnosić do pewnego stopnia, tak żeby faktycznie budżet państwa na tym zyskiwał, ale kiedy przekroczycie pewną granicę, no to już tak wesoło nie jest, bo naród, który ma płacić te podatki, wcale nie jest tak skory do tego i zaczyna z nimi uciekać w inne miejsca. I to może być właśnie taki skutek tego całego wzrostu opodatkowania Polaków, więc jeszcze w takim terminie, kiedy nie ma kasy na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich wyborców, żeby dalej chcieli na nich głosować, ci zwiększają limity. Akurat teraz i to na 2 lata przed wyborami. Wierzycie w to? No tak średnio można w to uwierzyć i faktycznie w połowie przyszłego roku wybory mogą zostać przeprowadzone. Tym bardziej, że to oni będą mieli te zwiększone limity, a teraz opozycja musi sobie budować jakiś bagaż kapitału tylko po to, żeby móc im dorównać. A oni zwyczajnie mogą tak sobie przetransferować kasę z budżetu państwa, że na wszystko będą mieli odpowiedni kapitał. Tymczasem nawet media przecież poprzejmowali. Już nie tylko TVP jest PiS-u, ale również wszystkie gazety naszego dziennika, Polska Press, to są te wszystkie lokalne. Widzimy przecież, jak działa ich propaganda, nawet jak jeszcze nie dostaliśmy kasy z Unii Europejskiej do tej pory, no to i tak obwiesili wszystko plakatami, że 770 miliardów z Unii Europejskiej to oni nam wynegocjowali, więc są tak świetnie i tak naprawdę coraz częściej nawet w unijnych barwach się pokazują, chociaż tak realnie no to plują na flagę Unii Europejskiej. Ale w propagandę to oni naprawdę potrafią, więc nie ma co się łudzić, nadchodzące wybory faktycznie mogą nadejść. Także jak widzicie, nie tylko wy macie przewalone w ostatnim czasie, bo Prawo i Sprawiedliwość już niedługo może być u schyłku swojej władzy. Tym bardziej, że jeżeli nie zrobią tego wystarczająco szybko, ludzie faktycznie w przyszłym roku już mogą zacząć tracić zaufanie do tej partii, bo mimo spadku poparcia Zjednoczona Prawica dalej wyraźnie prowadzi. Ale takie partie jak Koalicja Obywatelska już teraz ma 25%, Polska 2050 Szymona Hołowni 12%, Konfederacja ma 10%, Lewica ma 9%, więc nawet część z tych partii opozycyjnych, jeżeli połączy siły, już teraz ma szansę pokonać PiS, tym bardziej, że przy wyborach te sondaże bardzo są takie chwiejne, a jeszcze ma minąć pół roku przy Polskim Ładzie. Więc faktycznie muszą naprawdę wziąć się w garść. A jak wy myślicie, czy będą te przyspieszone wybory i czy jeśli tak, to PiS ma jakiekolwiek szanse na wygraną? I na kogo w ogóle wy będziecie głosować? Czekam na fajną dyskusję w komentarzach, tymczasem ja się już będę żegnał i pamiętajcie, że już kolejny materiał wyjdzie standardowo w biurze w Warszawie. Chyba, że coś tam znowu wypadnie, ale już będzie w standardowym formacie. Piszcie, co w ogóle sądzicie o takich bardziej pogadankowych seriach, czy też od czasu takie robić, od czasu do czasu, czy może bardziej format przeglądu wiadomości. Trzymajcie się ciepło, no i heja. We'll be right back.